Policzę teraz od 1 do 3 i połączysz się z dzisiejszym tematem sesji. Nowa Ziemia. 1, 2, 3. Łączysz się z tematem sesji. Nowa Ziemia. Przeszliśmy Widzę, temat. widzę obrazek w internecie. Co dokładnie widzisz? Opisz nam scenę. Infantylny, tak jakby dziecko. Grafika komputerowa taka przyjemna, trawka, obłoczki. I od zewnętrznej strony rozlega się odgłos spalenia i nagle coś wypala, ogień wypala dziurę w tym obrazku i powstaje czarna dziura. Co to oznacza? Co ta scena oznacza? Konieczność integracji z własną podświadomością. Można mówić ludziom o nowej ziemi, ale jeżeli nie będą w stanie integracji, przytomni, potrafiący samostanowić i samoograniczać zarazem w kreacji swojego życia, ale bez dziecinnych oczekiwań i iluzji. W takim stanie tylko można stworzyć coś, co nazywa się nową ziemią. Bez tego ludzie są jak dzieci we mgle, przestraszeni. Mogą mówić, a nawet pokazywać. Ale im więcej mówią na ten temat, tym mniej jest to prawdą. Czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć na ten temat? Nowa Ziemia jest zawsze wtedy, kiedy rozbitkowie ze starej ziemi chcą dotrzeć na nową. Nowa ziemia to nadzieja. Okej, przyjrzyj się tematowi z perspektywy eterycznej. Co czujesz, co postrzegasz, słysząc ten termin nowa ziemia? Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, jak to powiedzieć naprawdę. W świecie eterycznym, zanim pojawi się coś w świecie materialnym, jest jak gdyby naszkicowane, narysowane w świecie eterycznym. Dlatego ale
Ja dostaję taką informację, że ta kreacja, w której żyjemy, jest uwięziona i dopóki nie zostanie jakby podniesiona ta kopuła z nad ziemi, czy nie wiem jak to powiedzieć. My jesteśmy tylko na pewnej części ziemi, która jest ogromna. A żyjemy w infantylnej kreacji z paradygmatem nauki, który nas uwięził. Nauki, która stała się jak egipscy kapłani. Okej, czy Jeden mogłabyś wielki podać? przesąd. Okej, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć na ten temat? Nowa Ziemia może rzeczywiście powstać, jej zarys na planie eterycznym. Nie tyle nowej Ziemi, co nowej rzeczywistości dla nas, bo ja rozumiem, że to jest trochę taka jakby pomyłka. Nowa Ziemia daje nam taką wyobrażenie, że chodzi o Ziemię, po prostu o tą naszą Matkę Ziemię, tu gdzie mieszkamy, a to jest trochę bardziej złożone, trochę bardziej skomplikowane. Myślę, że tym ludziom, którzy to propagują, chodzi raczej chyba o nową rzeczywistość. To jest już prędzej realne i wykonalne. To teraz chciałabym, żebyś połączyła się z takim tematem jak piąty wymiar. Co widzisz lub odbierasz na ten temat? Inna gęstość przejawienia materii. Czy mogłabyś jeszcze rozwinąć troszeczkę temat, podać więcej szczegółów, co widzisz, co odczuwasz na ten temat? Coś bardzo lekkiego. I powstaje takie wrażenie, że czasami, będąc w ruchu, jak tancerz, który tańczy, albo jak ktoś, kto uprawia sztuki walki wschodnie, i szybko na przykład się porusza w jakiejś sekwencji, albo po prostu będąc i ocieramy się o jakiś inny wymiar, przechodzimy jak gdyby, stajemy się lżejsi, ale kiedy zadałaś to pytanie, pomyślałam sobie, że ten piąty wymiar to jest tak jak 5G, kiedy wchodziło 3G, ludzie, którzy się na tym znają, mówili, ono może funkcjonować dlatego, że jest 4G. A potem, kiedy wprowadzono 5G,
powiedzieli, że 5G może funkcjonować, dlatego że są jeszcze jakieś wyższe wartości. I tak samo jest z tymi gęstościami. My powinniśmy mieć dostęp do wielu różnych, ale jesteśmy jak gdyby okrojeni. I też może nie bez przyczyny te 5G się pojawiło. Pole elektromagnetyczne nas bardzo ogranicza. I normalnie w życiu codziennym nie mamy czasu się tym zajmować, żeby je oczyszczać, podwyższać jego wartości, harmonizować, robić te wszystkie zabiegi takie. No, budzimy się rano, wstajemy, pijemy kawę, biegniemy gdzieś do pracy. I jesteśmy jak gdyby skazani na to, co nam się poda z zewnątrz, jako miejsce naszego przebywania. Ale pole elektromagnetyczne, które nas otacza, jest bardzo ważne. Chyba gdzieś odeszłam od pytania. Nie, dobrze, możliwe, że powinnaś po prostu to powiedzieć. Czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć odnośnie piątego wymiaru, czy mogę przejść do kolejnego pytania? To poproszę kolejne pytanie. Okej. Lightworkers, wojownicy światła, wolontariusze nowej Ziemi, Starseeds, co widzisz, co postrzegasz na ich temat? Nie chcę być niesprawiedliwa, czy nie wiem, jak to powiedzieć. Widzę trochę jednak zwiedzenie. Widzę trochę zwiedzenie, ale to nie jest tak, że całokształt wiedzy, którą propagują, jest do bani, do kosza, do wyrzucenia. Wcale nie. Problem polega na tym, że wiele z nich jest faktycznie utalentowanymi istotami, wiele z tych ludzi i ma przebłyski i dostęp do wartościowej wiedzy i wartościowych informacji, ale kiedy zaczynają się łączyć, channelingować i powstają w nich podpięcia z innymi rasami, które się nimi bawią i powstaje mieszanina prawdy i kłamstwa i tyle. Jest pomieszana prawda z kłamstwem, po prostu. A inną rzeczą jest, że wśród tych tak zwanych light workerów, starseeds i tak dalej, pojawiają się osobnicy i osobniczki absolutnie cyniczni. Absolutnie cyniczni. Którzy robią to wszystko tylko dla pieniędzy. Sami nie wiedzą, co się z nimi dzieje. I osoba, która czuje, widzi, postrzega, powinna umieć rozróżnić, kiedy patrzy. Powinna wiedzieć, kto jest kim. Ale tak jak mówię, jako zjawisko, no chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeśli ktoś chce uczyć się od takich ludzi, może to zrobić i zobaczyć, dokąd go to zaprowadzi.
i jak będzie już na jakimś etapie tej drogi, może zweryfikować, do jakiego miejsca go to zaprowadziło. Tylko tyle mogę powiedzieć. Każdy się uczy na własną rękę. Okej, to chciałabym teraz, żebyś wybrała taką określoną grupę właśnie takich wolontariuszy Nowej Ziemi, czy wojowników światła i przyjrzała się im z poziomu eterycznego. No widzę, że dobrze się bawią. Tyle mogę powiedzieć. Okej, jak ale to już było. To już było w latach 60. i 70. w erze bitników i hipisowskiej. To nie jest nic nowego. To już było. To jest cały czas to samo. Okej, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć odnośnie ziemskiej płaszczyzny? W odniesieniu właśnie do takiej grupy ludzi. Czasem się pojawiają tam istotne informacje u tych lightworkerów, niektórych. Takie perełki, jak się z takiego morza szlamu można wyłowić jakąś perłę. Okej, to teraz chciałabym, żebyś przyjrzała się takiemu tematowi. Właśnie ta grupa ludzi ma takie poczucie misji tutaj na Ziemi albo uleczania Ziemi. Taka, że oni uczestniczą w jakiejś, mają jakąś misję, muszą leczać Ziemię, czy muszą coś konkretnego robić. Czy mogłabyś się przyjrzeć temu tematowi właśnie z poziomu eterycznego? Jak to wygląda? Czy tam rzeczywiście jakaś misja jest? Może po prostu to jest tylko takie określenie. Wystarczy, jeżeli ktoś po prostu jest tu i teraz i dobrze, jak najlepiej wykorzystuje swoje życie i jest w przytomności, w uwadze, we wdzięczności, w miłości i rezonuje z dobrymi wartościami i jego otoczenie tak samo. Jeżeli robi to, co powinien robić dla siebie, dla swojej rodziny, to wystarczy dla swoich sąsiadów. To wystarczy, nie trzeba żadnych misji. Nie trzeba żadnych misji. Może to tylko jest taka nazwa. No, nie twierdzę, że nie, że tacy ludzie nie wykonują jakiejś pożytecznej pracy. Oni mogą dla jakichś swoich fanów, czy nie wiem, grup, które za nimi podążają, może ci podążający za nimi w jakiś sposób, może im to pomaga, nie wiem, pomaga im na depresję, pomaga im na sens w życiu. Nie wiem, co to znaczy, wiesz, misja. No, kojarzy mi się to z jakąś manią, z jakąś poczuciem rozdętej własnej wielkości. Okej, to słuchaj, teraz tak, jest taka książka Dolores Cannon, Trzy fale wolontariuszy Nowej Ziemi, gdzie ona opisuje, że jakby Ziemia, czy po prostu jakieś dusze, które znajdują się na innych wymiarach, w innych... O Jezu, jak mówisz, to chcę, jest mi niedobrze i po prostu mam
Ciarki. Ale mów dalej, proszę. To znaczy, tam ona opisuje, że są trzy fale właśnie wolontariuszy. To są dusze, które schodzą z innych planet, z innych galaktyk, z innych wymiarów, które przychodzą tutaj na Ziemię, inkarnują w ziemskiej rzeczywistości po to, żeby pomagać Ziemi wejść jakby na inny wymiar i zmieniać wibracje Ziemi. Chciałabym, żebyś się przyjrzała temu tematowi właśnie z poziomu eterycznego, jak to wygląda i połączyła się właśnie z tą książką, z tą wiedzą, która jest przekazywana przez Dolores Cannon i zobaczyła, jak to wygląda w rzeczywistości. No, w tej książce jest właśnie pomieszanie prawdy z kłamstwem. I Dolores Cannon wykonała gigantyczną pracę, ale też sama została zwiedziona. Ale kto by nie uległ, ponieważ pokazuje mi się teraz to, czego ona doświadczała. Ten te energie, te pływające, kolorowe energie. No można się rzeczywiście uwieść. Sądzę, że została wykorzystana przez ingerencje pozaziemskie. To mówiąc tak kulturalnie, sądzę, że została wykorzystana. Ale naprawdę trudno jej się dziwić, bo musiała być na niezłym haju. Okej, to przyjrzyj się temu tematowi właśnie wolontariuszy, bo ona tam opisuje trzy fale, że w trzech falach ci wolontariusze schodzili tutaj na Ziemię, że teraz jest jakaś trzecia, czwarta już nawet fala, gdzie oni mają zmieniać wibracje Ziemi, uleczać Ziemię, czy uleczać samą swoją obecnością inne osoby, innych ludzi. Nie rezonuje ze mną ta informacja, odbieram ją jako fałszywą. Rzeczywiście czuję taką informację z tej samej, z podobnej kategorii, ale o trochę innym znaczeniu, że rzeczywiście tak jest, że w tych czasach pojawiają się istoty, które zaczynają jakby mówić o tym pierwotnym zejściu ze źródła i chcą odrzucać te wszystkie warstwy, które zostały nałożone na ludzkość. Ale to nie jest to samo. Okej, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć na ten temat? Ten temat już odpłynął. Halo, jesteś tam? Tak, jestem. Ten temat już odpłynął. Przez chwilę byłam w takich, nie wiem jak to powiedzieć, wibracjach i wizjach Dolores Cannon. To było bardzo błogie. Takie naprawdę fantastyczne. Ale ten temat już odpłynął, nie mam nic więcej do powiedzenia. Okej, to moje kolejne pytanie było takie, jak przebiega ten proces, nabór, jeżeli jest jakiś nabór na wolontariuszy, ale mi mówisz, że czegoś takiego nie ma. Zobacz, jest pewien rodzaj zwiedzenia. Mhm. Wiele dusz się udaje na wolontariat, to prawda. Ale ostatecznie kończą wydojone z energii. Często
rozczłonkowane, pozbawione swojej własnej esencji, często jako bateryjki dla innych, naprawdę należy się zastanowić nad tym wolontariatem. To tak nie wygląda. Okej, okay. I jaka jest ich rola tutaj na Ziemi, jeżeli mają jakąkolwiek rolę? Te grupy, chodzi mi o te grupy, które, grupy osób, które się postrzegają, które odnajdują się w roli light workers, którzy uznają się właśnie za takie osoby. Powiedziałabym, że ich rolą jest dobrze się bawić i pokazywać to innym. Myślę, że jeżeli ktoś naprawdę wykonuje jakąś pracę, to nie reklamuje się w ten sposób. Okej. Okay. To chciałabym teraz, żebyś się połączyła z innym tematem. Bliźniacze płomienie. Co czujesz, co postrzegasz na ten temat? No, jakiś akt miłosny widzę. Taki wspólny rezonans odczuwam. Rezonowanie. Czy jest jeszcze coś? Tak? Przepraszam, pojawia się też jakby taka wizja tryfujących wokół siebie kuleczek, cząsteczek, które do siebie lgną. Czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć w odniesieniu do tego tematu? Bliźniaczy w płomieniu. Nie wiem, nic nie wiem o tym. Okej, okay, to dobrze. Nic nie wiem o tym. Okej, okay, czy mogłabyś się przyjrzeć temu tematowi z poziomu eterycznego? Co to są bliźniacze w płomieniu? Czy istnieje coś takiego? O, widzę śmieszną rzecz. Widzę tak jakby taflę lustra i jest jedna osoba po jednej stronie lustra, a druga po drugiej. I one wykonują podobne ruchy, tak jak tancerze. I jedna patrzy na drugą. I jakby te ruchy się powielają, tak? I ta jedna osoba patrzy na tą drugą, mówi, to jestem ja. A ta druga mówi, to jestem ja, patrzę na tamtą. W takim transie są zupełnie. Trudno jest im wyjść z tego transu. Aż poczułam takie podniesioną temperaturę ciała. Okej, jaka jest rola bliźniaczych płomieni, jeżeli w odniesieniu właśnie do tematu Nowej Ziemi i ogólnie tematu właśnie wolontariuszy, light workers i tak dalej? No myślę, że ta rola jest przeceniana, ponieważ będąc w tym transie, no
oczywiście mogą być inspiracją dla innych, ale brakuje tam pewnego komponentu takiej prawdziwej troski o inne istoty, bo są w takim transie naprawdę, że nie widzą nikogo i nic wokół. Okej. Czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć na ten temat? Nie wiem, nie znam. Przechodzę. Słuchaj, jest taka teoria, że bliźniacze płomienie, które dochodzą do pewnego rodzaju unii w ziemskiej rzeczywistości i są razem, czy są w otoczeniu swoim, tworzą bramy światła, takie kanały przepływu energii. Czy mogłabyś się temu przyjrzeć z poziomu eterycznego? Jak to wygląda? Czy weryfikować to po prostu? Ja zobaczyłam coś wręcz przeciwnego. To znaczy, tutaj mam dwie informacje. Jedna informacja jest taka, że rzeczywiście istnieje coś takiego, że osoby poprzez zjednoczenie mogą stworzyć portal, tak zwany portal, to jest taki nowoczesny język, ale ta wiedza została wypaczona. W ogóle ludzie, którzy to propagują, nie mają dostępu realnego do tej prawdziwej, starożytnej wiedzy. Nie wiedzą, o czym mówią. To są po prostu stare tantryczne praktyki, których nie wolno przekazywać publicznie. Natomiast to, co współcześnie się o tym mówi, no to zobaczyłam coś wręcz przeciwnego. Zobaczyłam, że te dwie osoby, będąc w tym transie, tak były dosyć długo, aż w końcu nastąpiło pewnego rodzaju przeładowanie i jedna osoba odskoczyła, została wystrzelona i poleciała do tyłu. To mówię o obrazie, jaki zobaczyłam. Nie wiem, co się stało z tamtą drugą. I zamiast portalu powstała czarna dziura. To widzę. Więc jeszcze chcę dodać, że ludzkie serce jest portalem. Tam mieszka esencja i zawsze wtedy, kiedy jest ta otwartość serca, powstaje portal, który jest często przechwytywany, przejmowany. Bo nie wystarczy ta otwartość serca, jeszcze trzeba mieć przytomny umysł. Każda kobieta jest portalem dla mężczyzny. W akcie. Jedna dusza może być portalem dla drugiej. Nie rozumiem za bardzo tego fenomenu bliźniaczych płomieni, ale może po prostu nie mam do tego dostępu. Okej, to słuchaj, kolejne moje pytanie jest takie, jest też teoria, gdzie mówi się, że bliźniacze płomienie to jest, mają połączenie na poziomie dusz i serc i dzięki temu połączeniu tworzą jakby taką bańkę bezwarunkowej miłości i mogą zarówno uleczać siebie, innych, jak i całą Ziemię. Czy mogłabyś zweryfikować tą teorię? No to też znowu tutaj pojawia się, że to nie jest nowa teoria, ona jest w systemach filozoficznych Wschodu też podawana, nie w religiach, ale w systemach filozoficznych. Są takie pojęcia jak Shiva Shakti, jak Samanta Badra, Samanta Badri, jak yin yang. I jeżeli się spotykają dwie dusze, które mają
długą historię inkarnacyjną. I tworzą jakby taką kompletność w tu i teraz, w tej inkarnacji, to faktycznie widzę tą pełnię i to duża potęga powstaje z tego. Okej, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć odnośnie dzieciaczych płomieni, nowej ziemi, piątego wymiaru, lightworkers, obojętnie? Jest tam dużo rzeczywistego, ale też trochę pomieszania. Więc nie wiem, jaka miałaby być ostateczna konkluzja na ten temat. Myślę, że trzeba z tym ostrożnie. Po prostu, bo są prawdziwe informacje wartościowe. Jest dużo takiego bełkotu i zmyśleń, uproszczeń, a też rzeczy, na których to się opiera, już były dawniej przekazywane. Także to nie jest nic nowego. Okej, to dziękuję Ci bardzo.